Siema, tutaj SpartiatX, a dzisiaj gramy sobie Full Lethality, albo chyba, tak mi się wydaje, Full Lethality Graves na moim koncie, także wiecie. Sporo osób chciało na moim koncie, także nagrywamy w końcu na tym koncie. Mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. Próbowałem coś już tu nagrać, przypomniało mi się, czemu tu nie nagrywam, ale próbuję jeszcze raz. Także przypominam od razu na samym początku o live'ie. Live'a będziemy robić, to z Grześkiem. Grzesiu. Jutro. Jutro ten live będzie, także czyli w sobotę. Także kto chce, niech wbija. Prawdopodobnie live będzie w godzinę, znaczy od godziny porannej, bo nie wiadomo ile potrwa. Może długo, może krótko, zobaczymy jeszcze. Także no, wbijajcie jakoś może o 12 wstępnie. Jeszcze tam dam znać na fanpage'u, także polajkujcie. No i co mogę powiedzieć? Mam nadzieję, że live wyjdzie. Będzie na YouTubie, to też ważna informacja. No i to chyba wszystkie te ważne informacje co do live'a. Także no, będzie live na YouTube, także możliwe, że dostaniecie powiadomienie, nie wiadomo jak ten YouTube działa do końca. No i tyle co do tego live'a. Mam nadzieję, że to wyjdzie i że go zrobimy. Bo w sumie planuję live'a od nie pamiętam już kiedy. Ale no, dobra. Także no, wstępnie jutro może wyjdzie, oby jeszcze tam dam znać i tyle. Także grajmy sobie już tym Gravesem. Chyba Full Lethality sobie polecimy. Może być ciekawy. Może polecę jakiś item na lifesteala, ale jeszcze zobaczymy. Bo mam niby Bloodlusta. Więc chociaż on taki item. Ja! Jaki fartuch dostałem. Fokusa na twarz od tego gówna. Jezu, widzieliście to? Dobra, także nam tak gówniana gram na swoim koncie. Ale dobra, no to jest normal oczywiście, nie nagrał rankedów. Próbowałem rankedów zagrać, w sensie przypadkiem go włączyłem. Gówno straszne. Nie gramy rankedów już nigdy na YouTube. O Jezu, gościu to robił lewym. Aha, on tarczkę dostaje od CCK, okej. No mało mu na razie zadaje, ale Full Lethality może działać tak naprawdę. Może nawet ciekawie to będzie działało. Aha. Ja pieprzę. Jeden basic attack mi brakował. No jak zwykle dostałem ganka, bo jak zwykle strasznie agresywnie gram, przez to, że grałem w Lui na bronzie. No i teraz, no widać tylko efekty, to mocno. Ale dobra, nic się nie stało, tylko mam teleporta w sumie. To jest akurat, no nie do końca dobre, mógłbym zagrać co innego niby. Czekajcie, on tu zostanie? Nie został, dobra, to ja idę. Moby mu się puszują, także no trochę zrobił debilnie, że spuszczował tą falę poprzednią. No dobra. Mamy Teemo na ADC, także od razu widać, że normal. Dobrze, że ludzie się nie spinają za bardzo. No, może coś z tego jednak wyjdzie, no. Mamy 9 last hitów, on ma 10, także spoko. Nie jest źle. Dobra, spróbujmy. W ogóle nie wiem, czy Urf ma być w tym tygodniu, czy w przyszłym. Jeżeli by był jutro. Jeśli od jutra, to raczej go zrobimy na live w większości. No ale to jutro chyba więcej informacji o tym na tym całym live będzie. Weźmy sobie tego miniona. Pierwsze z ekipą maksujemy. Tam widziałem, że jakieś pro playery maksują Q pierwsze. To my też tak zrobimy. Jakiś czoga dostał jakiegoś małego reworka, także podobno jest trochę słabszy, nie wiem. Także to jest na plus. Chociaż niby nie traci teraz staków. Także no. Ale mniej za nie dostaje, to też dobrze. Dobra, spokojnie sobie po las hitujmy tyle, ile się da. Build dosyć w sumie drogi jest pod Lethality. Także nie ma co się śpieszyć. Fuck my life, te przeładowania tym Gravesem. Dobra. 26, on ma 10. No, to będzie normal przynajmniej. Fajnie mnie podbił. Czekajcie, muszę jakoś. Dobra. Jezu, zabił mnie. Jak mnie tłucze, ty tak?
Ale ja mam dla Lasta. No on się niby też leczy, ale ja też się mocno leczę. I on nie ma many, a ja mam pół. Fuck, zapomniałem, że on szybko dostaje many z powrotem. Fuck! Boże. A on gra jeszcze te ciastka, cholera. No spardujmy, bo jak mi Kazik słyszy, raz przyjdzie, to nerwicy dostanę. Ulti. Tam nie, nic nie robię mu tak naprawdę. Za duży sustain. Ja zupadłem. Ja pieprzę. O nie! Jakie ze mnie ścierwo. Zresztą za daleko byłem. Nie mogę się tak daleko wysuwać. Teraz wiecie, czemu nie nagrywam w tym kącie. Grajmy sobie dalej. Chyba zrobimy tylko te trzy itemy. I zrobimy sobie Phantom Dancera. Słuchajcie, bo są cztery itemy. No na razie myślimy. Na razie zrobimy sobie tak, dwa poty. I tepnę na topa. Słuchajcie, Warda. Może mi się przyda ten Vard. Pierwszy raz w życiu. Spróbujmy buta może kupić. Dobra. Pola z hitu. Przynajmniej mam sporo więcej razy hitu wodnego. 20. O Jezu. Mogę puścić W. W te moby to chociaż się wziął. To postawimy. Aha, on teraz wie, że ja tu mam tego Warda. Ja pieprzę, on to na plus. Aha, on zjadł moba chyba, tak? No on za to podobno mniej teraz dostaje. Czekajcie, będę grał mniej agresywnie. Może spinguję. Będę się starał grać mniej agresywnie, bo i tak dobrze farma idzie, także może się skupmy na razie na farmie. Ja pieprzę! A dobra, zabiliśmy. Orfyt, bo zobacz, on był warty 150 golda, więcej. A ja nic. Ja to wiem, że nic nie warto. Czekaj, spróbuję sobie to. No i polecimy chyba ja ogół na pierwszy item. Dobra. Mamy Warda, no Raven go nie zniszczył. No dobra, spoko. Tak na razie nie jest źle. Tylko, że trochę zbyt agresywnie gram. Przez to, że tyle na broń, że teraz widać, to Grzesiu widać to. Dobrze. Trzeba pograć trochę w domu, żeby ten... Nie no, grałem trochę, ale... No nie gram tymi czempionami, muszę po prostu więcej normali grać. Tyle. Ale to się ogarnie tam. Jutro się pogra więcej, nie? Jakiś normali. Na live. Kurde, ale mocny ten czołgat. Myślałem, że on jest trochę słabszy. Ale myślałem, że oni go trochę znerfili. W sensie mocniej niż myślałem. Elo typie. Straszny ma sustain. W ogóle go nie będę obijał chyba. Się nie opłaca zupełnie. Wychodzę tak naprawdę na minus. Bo on ma... on ma full HP, a ja w sumie tracę HP i manę. Także nie opłaca się. Aha, on postawił wardzika. Okay. Po prostu będę pushował tym. Tu widzę, że się każdy. No niby te dwa ganki niby też dostałem, także wiecie, to też ma jakiś. Znaczy duży wpływ w sumie ma. Dobra, będę grał tak, że po prostu będę grał na o farmę, o. I tyle. Nie napieprzamy się, po prostu ja tu farmię, tak. Koleżko mój. Gdzie już tu idą? Nie, dobra, tylko Ward. Zobaczcie, ja ubiję go po stówkę. Nabiłbym go na 15 hitów. Jesteśmy duży.
Poleć ty. Gościu. Proszę się odsuń. Ja nie chcę grać agresywnie, po prostu nie przychodź tutaj. Gościu, dostałem dwa ganki od Kazixa, więc nie mogę grać agresywnie już. On miał tam, on ma tam warne, więc to nie wiem, czy wiesz. Dobra, oba. Kazix tu nie idzie, cofa, okej, okay, to możemy sobie tu postać. Dobra, wziąłem to. Czekajcie, ile mi kosztuje to? 500 kosztuje butek i 350, 850. Nie wiem, nie stać na dwa itemy. Na butkę i to gówno. A na razie tego nie kupujmy. Postawmy sobie tu warda, żeby wiedzieć, czy on idzie. Kurysz, dosyć silna linia jest przez ten swój sustain. Bardzo mocny. Zresztą. Widzicie, no, obijam go i tak ma full HP. A to jest czogat w sumie. Nie wiem, czego się spodziewałem. Dobra, ładny Graves ma push. To mi pomaga mocno. Nie zabijam go raczej. Ma flesza jeszcze pewnie. Ula pieprzy. No jasne, jasne. Podejdź, podejdź bliżej. Typie. Nie było szans. Nie... Co ty robisz? Gościu, co to było? The fuck? Czy nie mieliśmy szans z tym gościem? Nie rozumiem, co zrobiłeś. To było dziwne. Bardzo. Cofnę sobie na szybkości. Gościu jeszcze jednego hita przyjął na twarz. Cofniemy może do tureta. Nie wiem, czy oni mnie nie mogą zabić pod tym turetem. Nie mogą, okej. Okay. Tak, za duży cooldown. Nie chcę za bardzo wychodzić, bo jednak możliwe, że stoi tutaj ten gościu. Mam nawet niezłą farmę, jak na tą minutę. Coś tam mu już zadaje. Mam tego trochę obrażeń więcej. Dobra, spoko. W miarę dobry push z tym Gravesem. W sensie nawet lepiej niż w miarę. Czekajcie, postawię sobie tu warda. A raczej gościu dużo nie stoi, ale gdyby on tu stał, to byłby nieciekawy. Strasznie pasywnie gra ten gościu, co jest dla mnie dobre, bo w sumie ja mam 0-3 i no i nie pokonał go 1-1. No to jest jednak czogat, wiecie, on musi blisko podejść tak naprawdę, musi trafić w sumie wszystkimi swoimi cyckami, żeby się napieprzać. No i padłem dwa razy na ganku, potem mnie zapieprzył 1-1. Nie, nawet 2-1, bo ja miałem Rengara. Także no, trochę się fitnął typeczek. Elo, elo. O, nice. Hehe. Tak się las hituje. 12-5 jest. To dobra gierka. Czy nie, no bo ja mam 3 dedy, on ma 3 dedy. Aha, bo jest 7-0 Kazix. Dobra, dobra. No, to się nie ma co przejmować. Kazix, nie, on raczej nie słabnie w late game, także jest się co przejmować. Dobra, nice. Mam 110 farmy już w 15 minucie. Nice. To jest raczej. Znaczy, wiem, że chcieliście na pewno te gry, żeby bardziej. Nie dość, żebym bardziej się starał w tych grach, to jeszcze żebyście no, widzieli jednak, że nie tylko przeciwnicy grają jak amebie. W sumie to jest nawet dobre. Że wiecie. Że nie, no na bronzie, jakbym wziął Gravesa, to wiadomo, że ciężko nim przegrać tak naprawdę. Grałem nim przecież na filmikach to nie raz. Nice. Wszystkie moby moje. Elo. Stać mnie na jomu. Kupię sobie je na pewno, bo gościu trochę idzie pod armą. A Sunfire on chyba leci.
Zobaczcie, miał nic kompletnie nie zadaje, także. Dobra. Tu idzie jakaś Anivia. Aha, dobre gry. Dobra, dobra, idźcie sobie. A, tu nie ma typka. To ja sobie... Nie, poczekajcie, spuszuję szybko, może z ultem? I wypieprzę. Dobra, nice. I cofamy szybko. On straci trochę farmy na turecie. 30 farmy więcej mam. To jest nawet dobry wynik. Kurde. On chyba do tam 4 staków może się stakować chyba na mobach. Później się stakuje na bohaterach tylko. Także też jest na plus. Polećmy sobie taki build. Tak myślałem o Phantom Dancerze, bo tak naprawdę będę miał niby jakieś miejsce, ale nie wiem czy tak robić. Chociaż zrobiłbym chyba. Strasznie fajnie działa Phantom Dancer na moim czempionie. Mam 39 Armor Pena. Z tym będę miał... A tak, bo jeszcze znerfili go tyle, że zmniejszyli na itemach, zapomniałem. Nie da się mieć już tam te 80 co miałem w grach, albo tam nawet 90 będzie mieli. To już się tyle nie da, jakby co. Sporo mnie bije. Nadal mnie dużo bije. To fluje w sumie dużo. 9-0 Kha'Zix, no ale nie wiem, czy aż tak bardzo się przejmować tym Kha'Zixem w sumie. Coś tam mu zadaje już. On tam jakieś procentowe obrażenia podobno z ulta teraz. Bo mu zmniejszyli chyba jakąś skalę. Dobra. No, taka farm fiesta tak zwana. Czyli tylko farmimy. No, ale to bywają takie gry. No, chcieliście wyższy poziom. Na wyższym poziomie się farmi do 20 minuty. To jest normal, wiadomo, ale jednak no, jest różnica wyraźna w sumie. Ja ją odczuwam, wiem, no, no też zobaczycie. Dobra, najsik. 150 farm, okej, okay, mam najwięcej z gry. Nie, ani wie ma więcej. Trochę się obawiam tej Anivii, bo no strasznie nie lubię jej. Dosyć silna w teamfightach. No ale zobaczmy. O, Kha'Zix tu jest. No, na chillku biorę tę farmę. Dobra, spoko. Rengar go mid, okej. Okay. Rengar ma 1,288 farmy, także to dużo gorzej niż Kha'Zix, ale... Zabij go, błagam. Dobrze. Jezu, jaki nice. Boże, jak to wyszło nam. Jezus, zabiliśmy Kha'Zixa. Tak? Tak, dobra. 450 golda. A jeszcze, ja go shutdownowałem. Pięknie. Pięknie, pięknie. Także... No nie wiem właśnie, polecę sobie to w sumie, bo i tak to będę leciał, także no. I to. I mamy tego Armor Pena już 49, także 50 armora ignorujemy. Na taką Anivię to wychodzi, że on prawie trównią. Także spoko. Na jakieś ADC pewnie lepiej jeszcze. Na przykład Teemo ma 66, a on ma plus 9, okej, okay, czyli ona, to ona też ma pewnie plus 9. Ale nice, podoba mi się ta gierka. Podoba mi się ta gierka. Ten full lethality Graves. Tak, wiecie, full lethality, tak, że
z Phantom Dancerem. Może Infi zrobimy, żeby to się po prostu lepiej grało, nie? Żeby to się przyjemniej też oglądało i w ogóle. Zbudował mu jakoś lifestyle'a w sumie. Nie wierzę w to. A, Soraka go uleczyła jeszcze. Uciekam, bo Kazix tu jest. No, on się teraz wyleczy full. Jak to jest chamskie grać na postaci z takim sustainem. Kurde, zobaczcie go HP już. Ja się leczę do 50% w sumie, bo potem już Bloodlust nie działa. Zobaczcie też. Nie rozumiem. Padłem tu. Cofam, bo tu Kazix za chwilę będzie szedł. Znaczy ten Kazix tu stoi. Mam mało many, kurde. A, zużyłeś swojego stuna, to już nie podchodź. Dobra, cofnijmy. Czekajcie, Phantom Dancer kosztuje 500 golda brakuje. Kurde, nie wziąłem to. Przejdźmy się aż na mida, bo... Jezus Maria, jak ta ani w jego gnoi. Tak jakiś ścierwaka, no. Jeszcze na tamce poszło. Może ona niej nie zabije. Ona ma 15 level. Co? Jest w ogóle możliwe? Masakra, no. Aha. Jakie to jest? Jakie obrażenia, Boże! Jest silne. On jej nie zabije. Nie wiedziałem, że ani wie jest tak broken. W sumie, ciekawe. Full HP mu zbiła, nie wiem, w sekundę. No asasyna zabić. No nie wiem, no to nie jest asasyn przez Anivia, no to jest chore. Nice. No nice. Czekajcie, nagrywać wszystko. No ja mam tą gierkę w sumie. Ciekawa się w miarę wydaje. W sensie sami chcieliście gry z tego poziomu trochę wyższego. No tu ludzie Sura dają w 20, także. Nie no, nie dawajcie tego Sura, błagam was. No Sur, please. Wygrywasz? Człowieku, tak nafidowali Anivię i Kazixa, że ciężko coś zrobić. No to, ale grałeś, ale kiedy sobie nafidowałeś. Tak, ale to jest normal, to się nie wkurzam. Co? Jak mnie leje? Ja pieprzę. Ja co? Jezus Maria! Ta Anivia jest tak broken. Przejdę się do nich. Ja myślałem, że to Kazik jest nafidowany. A ta Anivia jest... O kurde, to było dobre. To było... najsik. Przejdźmy się na topa. Jeden na jeden działam szanse w sumie. Małe, ale jakieś są. Dobra, nice. Po last hitu mam 200 last hitów. To jest plus tej gry. Duży w sumie. Fuck. Mam 200 last hitów i przestałem last hitować. On robi red? Nie, on nie robi red. Aha. Tak, przyciągaj sobie.
Zbałem się, że on to piorunkiem zabierze przypadkiem. Fuck, padł ten. To jest silny, Jezu. Jaka Aniwia jest silna. Nawet nie wiedziałem, że to jest tak silne. Co? Jakie to jest silne, Jezu! Ona ma tylko 400 AP, nie rozumiem. 400 AP człowieka tak klasyfikuje. Dawaj. Tak, teraz co ja mam zrobić? Znaczy mogę sobie to zbudować. No, zbuduję sobie to. I zbuduję sobie tego, nie? Tego z drinkera. W sensie dużego. No bo też daje armor pena. Lej to maniwie tutaj. Zabijcie ją, błagam! O Jezu, zapomniałem, że ona jajkiem może tepnąć. O Jezusie. Ciekawe mnie, czy zabije Aszkę na solo. Elo. No zabiłem. W sumie łatwo było. Hehe. Dobra, idziemy do niej. Nie, odsuń się typie. Ty HP nie masz. Tureta nam prawie wzięli. Teraz wezmą. Znaczy nie, no ja mam niby dobrego pusza. Odpuszuję to. Kappa. Mając strasznie mocne CC-ki. Myślę, co tu zrobić do końca, bo nie wiem. Tak na pewno przegram tą grę, to nic, nie, to jest tylko normal, ale... Chciałbym, żeby to jeszcze trochę potrwało, kurde, bo przyjemnie się gra strasznie tym grajewcem pod Lethality, tylko tak naprawdę no nie mogę go do końca pokazać. W sensie nie ma na czym, o. Bo nie dość, że Aniwia jest silna w lui, to jeszcze ten Kazik one-shotuje. Ciężko, nie? Jakie ona ma momenty? Ona nie ma butków trójków. Niby ten Graves szybko puszuje, także to jest jego plus duży. Ja pieprzę. No nie zabiłem, nie wierzę w to, kumacie to? Tylko dlatego nie zabiłem, bo... To szmaciarstwo. Jezus, ten mnie goni jeszcze, nie? Jezu, uciekłem. Najsik, najsik. Jezus Maria. We trójkę się na mnie rzucili i mnie nie zabili. Rengar niby odwrócił trochę uwagę. Boże święty! Aniwia jest broken, ludzie. Banuj tato. Nie, no tak naprawdę to jest taki jeden z czempionów, który mało ludzi gra, ale jak się nafiduje, kurde, to działa jak... No jak popieprzony. No nie ma szans według mnie tego ruszać nawet. Weź to przyciągnij w sobie. Co? Co? Jezus Maria! Co się stało? Ja pieprzę, nagrywam to. Nie wiem, czemu to jest tak silne? Nie wiem. Nie wiedziałem, że Aniwia jest tak silnym czempem tak naprawdę. Puszujcie to ludzie, przecież nas zaraz skończą. No, mam 2-6 tak naprawdę, no kto tak ogląda filmy na bieżąco, zobaczy dużą różnicę między brązem a tym, ale w sumie też o to chodzi niby.
Rengar to broń w sumie. Nie, nie broń tam, bo tam tylko padniesz w tych mobach. No, 16-3, no i 10-1. No to w sumie przesądzę tak naprawdę. Ciężko, tak bardzo w sumie. Tym Gravesem pod... No w sumie... Nie wiem, czy to jest zły build tak naprawdę. Nie do końca w sumie. Weźmy sobie tego typeczka. Dobra. No niby Timo spuszował te turety, także to jest na plus. Ale no, no nie da się podejść do Anivy. Ona mnie po prostu one-shotuje. Także nie mam pojęcia za bardzo co zrobić na tą Anivę. Fajne jest to, że tak odrzucam sobie te moby. Nie mam pojęcia co zrobić na tą Anivę zupełnie, no bo mam niby no, mam 90 armor tego, znaczy Magic Resistu. No ona ma chyba jakiś Magic Pen, właśnie ona ma w luj tego Magic Pena, także też się nie dziwię, ona ma niby tylko 500 AP, ale dużo Magic Pena też, no i maskę procentowo wbije. No build ma w sumie dobry, nawet nieźle to działa. Co ona sobie tu wymyśliła? Więc no, nice, nice. No za Anivą się dosyć szybko Barona robi. Ma duże obrażenia w czasie. Robili już to Barona? Dziś nawet nikt za bardzo nie zainteresował. A, ja wziąłem śmieciu. Może Ward jakiś tam? Ja. Co? Aha. Dobra, Elo. Mamy tarczkę. Aha. Tu jest Anivia i Cho'Gath, także siemano. Anivia bierze topa. Fajna gierka. Serio, masz takie movementy, gościu? Aha, bo ty masz Deadman Plate. Złapałeś mnie tym, gościu, proszę cię. Kurde, mam niby 54 tylko tego armor pena, więc co to? To full letality to to nie jest. Żeby nie było. Coś tam niby zadaje tej Anivy, ale to są bardzo małe obrażenia. Uff, nie wiem czemu przerwał to tak naprawdę. Ale nice, dobra, nie wzięli nam tureta. Wzięli nam dwa inhibitory. Ale jeszcze gramy. Jezus, dobra, mam ten item. On mi daje... Czekajcie, czy on dawał armor pena? Czy mi się coś popieprzyło? Nie, Boże, on kiedyś dawał armor pena. Jezu, dobra, nieważne. Mamy go już. Last Whisper w sumie. No niby by się przydał, bo to miało być taki full letal. No dobra. Olać. Olać to. Aszkę robię niby jeden na jeden. Chociaż ona ma infi i w ogóle attack speed. No ale silny jest Graves jednak. Silny czem. Infi by mi się mocno przydało, ale już polecę sobie letality. I potem zabudka sobie może też coś polecę. Też jakieś letality, no zobaczymy, bo to niby daje movementa też pasywnie, więc jest spoko. W sensie pasywnie jako poza walką, o. Także to nie jest do końca tak mocne, ale lepsze niż nic. Cofamy, kupimy sobie szybko to gówno.
Przejdziemy się na tego mida. Boże, padłeś. Jezu, flash, czuj cokolwiek. Żyje? Nice. Przeżyłeś to gość. Jesteś mocny. Jezu, ta Soraka. To najgorszy champion, jaki w życiu widziałem. Nie, jeden hit! Aha, Wiktora z nami nie było. No to fajnie. Ja, ten Wiktor. Kurde, nie widziałem, że go nie było. Ale spieprzone, nie. Czemu Wiktora nie było w tym teamfightie ostatnim? Kurde. No nic, kurde. Gierka w sumie ciekawa dosyć. Nawet niezła. Niby tam... Są full letality, bo no niby miałem tego w sumie dosyć sporo, ale nie wiem, czy przeciętnie graj w stylu nie ma. No jeszcze się tam ogarnię. Ale tyle. Na razie. Jutro live'ik. Grzesiu tam przypomnie o live'ie. Ja jutro live nie w domu, nie? No, jutro live. Grzesiu przypomniał. No, wbijajcie. Jeszcze tam dom znać. No i tyle. Na razie.